W Leszczawie Dolnej w województwie podkarpackim doszło do tragicznego wypadku autokaru. Pojazd wypadł z ulicy i spadł ze skarpy. 3 osoby nie żyją, a 51 trafiło do szpitali. 9 z nich jest poważnie rannych. Do wypadku autokaru wycieczkowego doszło w piątek po godzinie 21 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Górnej, między Przemyślem a Sanokiem. Droga obecnie jest całkowicie zablokowana. Pojazd, którym podróżowały 54 osoby, w tym dzieci, na ostrym zakręcie zjechał z pasa jezdni i stoczył się z wysokiej trawiastej skarpy, kilkukrotnie dachując. Autokar miał ukraińską rejestrację i przewoził turystów z Lwowa. Kierował się w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Krościenku. 3 osoby zginęły. Grzegorz Latusek, rzecznik Straży Pożarnej w Przemyślu, przekazał w sobotę rano TVN24, że 51 osób zostało przewiezionych do szpitali w Przemyślu, Lesku i Sanoku. Jan Czech z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Podkarpaciu poinformował w sobotę rano, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że rannych zostało 18 osób, w tym 9 ciężko. Do szpitali zostało przewiezionych 51 osób podróżujących autokarem, także te, które nie uskarżały się na obrażenia, aby zostały przebadane przez lekarzy, wyjaśnił Czech. Po godzinie 7 inspektor Paweł Filipek, zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, powiedział, że zakończyły się trwające całą noc działania ratownicze. Straż pożarna wydobyła zakleszczone ciała z autokaru. Ustalona jest tożsamość ofiar. Jak sądzicie, co było powodem wypadku? Nietrzeźwość kierowcy? Przyśnięcie za kierownicą? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie także o subskrybowaniu tego kanału, jeśli chcecie otrzymywać newsy najszybciej na polskim YouTubie. Ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.